imieniem świnka Peppa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Peppa. Potem weź głęboki oddech i dmuchaj. Bąbelki! George, teraz ty spróbuj. Włóż patyczek do pudełeczka. Trzymaj wyżej. Weź głęboki oddech i dmuchaj. George bardzo się stara, ale nie ma siły mocniej dmuchać. George, dmuchałeś trochę za słabo. Wiem, jak nauczyć George'a robić bańki. Umocz patyczek w płynie, unieś do góry i machaj wokoło. Bąbelki! Jak będziesz biegał, będą większe. Czekajcie na mnie! George świetnie się bawi, puszczając bańki, a Peppa rozbijając je. Uwielbiam bańki! Ojej, skończył się płyn do puszczania baniek. Tato! Mamo! Skończył się płyn bąbelkowy. Nie martw się, Peppo. Mam pewien pomysł. Mamo świnko, przynieś mi proszę wiadro. Tak, tato świnko. Peppo, przynieś mydło. Tak, tato świnko. George'u, znajdź moją rakietę tenisową. Wiadro, mydło, rakieta do tenisa. Co tatuś świnka kombinuje? Najpierw bierzemy wodę. Teraz mydło. A teraz poproszę rakietę. Dziękuję. Teraz patrzcie. Tata świnka zrobił ogromną bańkę. Czas na zabawę w ogrodzie. Czy chcesz wyjść ze wszystkimi dziećmi do ogrodu? Tak, chętnie. Pokażecie Emily, gdzie się bawicie. Tak, pani gazelo. O tej porze Peppa z przyjaciółmi bawi się w przedszkolnym ogrodzie. Nie złapiesz mnie! Co za hałas? Sprawdźmy, kto głośniej krzyknie. Dobrze, ja zaczynam. Squeak, squeak. To było dość głośne. Teraz kolejna Zoe zebra. Teraz owca Suzy. I dany pies. To było naprawdę głośne. Moja kolej. Moja kolej. Moja kolej. Peppa jest najgłośniejsza. Emily, twoja kolej. Nie wiem, czy potrafię. Prosimy, Emily. Dobrze, spróbuję. Wielkie nieba. To było głośne. Wow. Zrób tak jeszcze raz. Emily już nie jest nieśmiała. Emily, czy chciałabyś pobawić się w moją ulubioną grę? A jaka jest twoja ulubiona? Skakanie w błotnych kałużach. To też moja ulubiona gra. Peppa uwielbia skakanie w błotnych kałużach. Emily też lubi skakanie po kałużach. To wspaniała zabawa. Madame Gazela też lubi skakać po kałużach. Wszyscy uwielbiają skakać w kałużach z błotem. Lody, lody! To pani Królik, lodziarka. Witaj, mamo świnko. Witam, pani Królik. Cztery lody, poproszę. Dziękuję, pani Królik. George, zapomniałeś zamknąć drzwi. Polly może wylecieć na zewnątrz. Nie martw się, Peppo. Polly na pewno jest w środku. Nie ma jej tutaj. O. Straciliśmy Polly. Dziadek
jak i babcia świnka będą bardzo smutni. A może znajdziemy ją w ogrodzie? Spójrzcie, co to? Co mamusia świnka zobaczyła w ogrodzie? To Poli! Hurra! Hurra! Tatusiu, czy uda się nam ściągnąć Poli z drzewa? Nie martw się, Pepo. Uratuję Poli. Chodź tu, Poli. Masz ochotę na filiżankę herbaty? O nie, Poli poleciała jeszcze wyżej. Ojejku. Uważaj, tatusiu. Nie spadnij z tego drzewa jak ostatnim razem. Nie martw się, Pepo. Będę bardzo ostrożny. Chodź tu, Poli. Ziarenka! Ciekawe, gdzie pobiegł George. George przyniósł karmę Poli. Poli uwielbia jeść ziarenka. George'owi udało się ściągnąć Poli z drzewa. Hurra! Co to za dźwięk? Telefon komórkowy tatusia zaczął dzwonić. Co? Halo? O, babcia świnka. Witaj, tato świnko. Wszyscy gotowi? Tak, tato świnko. No to w drogę. George zostawił dinozaura. Och, George, powinieneś lepiej pilnować pana dinozaura. Dinosal! Jesteście pewni, że nikt z was już niczego więcej nie zapomniał? Tak, tatusiu świnko. Teddy! Zostawiłam Teddy'ego. Gdzie zostawiłaś Teddy'ego? Myślę, że na stole w kuchni. Pepo, mówiłam, że musisz pilnować zabawek. Teddy! No to znowu odjazd. Wszyscy gotowi? Tak, tatusiu świnko. No to w drogę. To miejsce piknikowe. Jesteśmy. Hurra! Hurra! Lubię to miejsce piknikowe. Jest takie ciche i spokojne. To zebra Zoe. Jest razem z tatą, panem zebrą, listonoszem. Witam, panie zebro. Czy ma pan dla nas pocztę? Ho, dzisiaj nie dostarczam poczty. Mam wolny dzień. Hej, dzisiaj urządzamy sobie piknik. Tak jak my. Słuchajcie, zróbmy sobie wspólny piknik. Tak. Co za wspaniały piknik. Czy ja i George możemy odejść od stołu i pobawić się z Zoe? Tak, Pepo. Wiesz, Zoe, mam ze sobą Teddy'ego. A ja wzięłam małpkę. Dinosal! Mam także zestaw piknikowy. Pobawmy się w piknik. O, są kaczki. Pojawiają się za każdym razem, gdy tu przyjeżdżamy. Jej! Przez szkło powiększające oko George'a wydaje się ogromne. Teraz brakuje wam już tylko jakiejś zagadki do rozwiązania. Tato, co to jest zagadka do rozwiązania? Zagadka to coś, co detektyw musi rozwikłać. Na przykład znajdowanie zgubionych rzeczy. Już wiem. Możemy poszukać pana dinozaura George'a. On zawsze go gdzieś gubi. Dinosal! Pan dinozaur wcale się nie zawieruszy. Och. A może twoje okulary, tatusiu? Też zawsze je zawieruszasz. O, ale nie dzisiaj. Akurat dziś mam je na nosie. To okropne. Nie mam niczego rozwiązywać. Chcesz rozwiązać tajemniczą historię? Tak, bardzo. Tata świnka idzie przygotować zagadkę. Tak. Co jest na stole? Mała rybka, Teddy, pajac w pudełku i pan dinozaur. Zgadza się. A teraz przypatrzcie się im i spróbujcie to wszystko zapamiętać. Mała rybka, Teddy, pajac w pudełku i pan dinozaur. Zapamiętaliście już? Tak. Dobrze. Teraz musicie na chwilkę wyjść z pokoju. Wrócicie, gdy przygotuję. Tatoś chyba teraz wchodzi na piętro. A teraz znowu schodzi na dół. Gotowe. Możecie już wejść do środka. Na stole brakuje jednej rzeczy.
Wiecie której? Pan dinozaur jest. Mała rybka też. Pajac. To czego brakuje? Teddy'ego. Zgadza się. Teddy zniknął. Zgadliście, Pepo i George'u. To było dla nas bardzo łatwe, bo jesteśmy detektywami. Jak już mówiłem, najpierw wysiewam nasionka na klomb. Mały ptaszek zjada nasionka posiane przez dziadka świnkę. Hej, zostaw moje nasionka. W ten sposób znikały moje nasiona. Zniknęły w brzuszku małego ptaszka. Jeszcze dwa inne ptaszki przyleciałyby zjeść nasiona dziadka. O, spójrz! Hej, cio, cio! Co to za hałasy? Babciu świnko, ptaki zjadają moje nasionka. Dlatego musimy je odganiać. Nie warto ich odganiać, i tak zaraz wrócą. Spójrzcie, trzeba postawić stracha na wróble. Co to jest strach na wróble? Strach na wróble to jest postać ze słomy, która odstrasza ptaki. To świetny pomysł, babciu świnko. Zrobię stracha. Chodźcie ze mną. Pa, pa, małe ptaszki. Idziemy zrobić stracha na wróble. To jest szopa w ogródku dziadka świnki. Tutaj znajdziemy wszystko do zrobienia stracha na wróble. Najpierw potrzebne nam są dwa patyki i sznurek. Poszukajmy ich. Pepa znalazła patyki. George znalazł sznurek. Dobrze, zwiążę patyki sznurkiem, a potem zrobię tułów. Babcia znalazła trochę słomy i stary worek. Świetnie, włożę słomę do worka i zrobimy z tego głowę. Nasz strach potrzebuje jakiegoś ubrania. Przyniosłam stare ubrania. Wow. George znalazł sukienkę. Nie, George. Pan strach na wróble nie chce się ubierać w sukienki. Pepa znalazła płaszcz. Tu jest park. Jesteśmy. Hurra! Mamo, czemu wszystkie liście są żółte i czerwone? Bo jest już jesień, Pepo. Jesienią robi się trochę zimniej i liście zmieniają kolory. Brr, wieje silny wiatr. Poruszajmy się dla rozgrzewki. Moja kolej. O, nie chciałam kopnąć w tę stronę. Wiatr zdmuchuje piłkę. Piłka wpadła do stawu. Może uda mi się dosięgnąć patykiem. Jeszcze kawałek dalej, tatusiu. Ostrożnie, tato świnko. Spokojnie, już ją prawie mam. Oj! Tato, czy woda jest zimna? Troszeczkę. Wiatr wywiał piłkę ze stawu. Mamy szczęście. Tak, to wielkie szczęście. Wiatr wieje coraz mocniej. Pilnujcie czapeczek. O nie, wiatr zwiał czapeczkę George'a. Nie martw się, George. Tatuś świnka złapie twoją czapkę. Szybko, tato. Spójrz, poleciała na drzewo. Trzeba wejść po nią na drzewo. To drzewko jest za cienkie, żeby cię utrzymało, tato świnko. Och, to jak zdejmiemy czapkę George'a? Po prostu trzeba potrząsnąć tym drzewkiem. Może trzeba potrząsnąć trochę mocniej. Nadszedł czas powrotu do domu. Wszyscy rodzice przychodzą po dzieci. Mamo, tato, zrobiliśmy dzisiaj kapsułę czasu. O, tato świnko, przyszedłeś w samą porę, żeby wykopać dół. Tak, oczywiście. Tata świnka kopie w szkolnym ogródku dół na kapsułę czasu. Gotowe. Czy możemy ją odkopać? O nie, musi zostać pod ziemią na wiele, wiele lat. O, ale ja nie mogę tyle czekać. Pepo, jesteś taka sama jak twój tatuś, gdy był mały. Tak? Tak, pamiętam.
wiem, bo też byłam jego nauczycielką. Uczyła pani mojego tatę? Tak, wszyscy wasi rodzice przychodzili do przedszkola, prawda? Tak, pani Gazelo. Kiedy wasi rodzice byli mali, także zrobili kapsułę czasu. Tak, pamiętam. Zakopaliśmy ją przy małym drzewku. Możemy ją odkopać? Tak, wydaje mi się, że zakopaliśmy ją tutaj. O, myślę, że to było o wiele mniejsze drzewko. O, minęło już wiele, wiele lat. Małe drzewo wyrosło przez ten czas. Coś znalazłem. To nasza stara kapsuła. Hurra! Szybko, otwórzmy ją. Odsuńcie się, dzieci. Tak, pani Gazelo. I co my tu znajdziemy? O, stary komiks. To mój ulubiony komiks. Samolocik. Moja ulubiona zabawka. Płyta. Moja ulubiona muzyka. I bardzo stara marewka. To moja. Wspaniały pomysł, mamusiu. I kaseta wideo z waszych rodziców, kiedy byli tacy mali jak wy. A jaka niespodzianka czeka w tym jeziorku? Nie widzę tutaj nic ciekawego. Zawsze znajdzie się coś ciekawego, Peppo. Przypatrz się. Chyba coś widzę. Tak, to jest krab. Ahaj! Krab uszczypnął palec dziadka świnki. Niegrzeczny pan krab. Spójrz, George. Pan krab chodzi bokiem. George udaje, że jest krabem. Peppa też chce być krabem. Hej, jesteśmy krabami. Krak, krak, krak. Pomocy! Dwa niegrzeczne kraby próbują mnie uszczypnąć. Niegrzeczne kraby. Krak, krak, krak. Ojojoj! Sio, sio, sio! Niegrzeczne kraby. Wracajcie do swoich jeziorek. Tak. Sprawdźmy, co jest w innych jeziornach. I co widzicie? Muszelkę. Słyszycie w niej szum morza? Jak to szum? Jak przyłożysz muszelkę do ucha, to usłyszysz szum morza. Wow! Naprawdę słyszę morze. Uwielbiam moją muszelkę. George, może i ty znajdziesz muszelkę? Muszelka! To nie jest muszelka. O! Peppa ma rację. To nie jest muszelka. George znalazł skamielinę. Gazety wyrzucamy do czerwonego pojemnika. Zebraliśmy już tyle rzeczy, że możemy iść do Centrum Segregowania Śmieci. Hurra! Jedźmy! Mama świnka ma butelki. Peppa puszki. A George gazety. Czy wszyscy są gotowi? Tak, tato świnko! No to w drogę! Sortowanie, sortowanie, czas sortowania. Puszki, butelki, kasety. Sortowanie, sortowanie, czas sortowania. Tu jest Centrum Segregowania Śmieci pani Królik. Jesteśmy. Hurra! Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Przywieźliście surowce wtórne? Tak, właśnie. Doskonale. Zaczynamy. Co robi pani Królik? Zgniata stare karoserie samochodowe. Wow. Do którego pojemnika wrzucimy butelki? Do zielonego. Doskonale. A puszki? Do niebieskiego. Dobrze, Peppo. George chce wyrzucić gazety. Dobrze, George. Ty wyrzucisz gazety. Tak.
Myślę, że już wszystko sprzątnięte. Tak. Wracajmy do domu. O, a gdzie nasz samochód? Samochód Pepy zniknął. Odsunąć się! Pani Królik chce sprasować samochód Pepy. George uwielbia swoją nakręcaną łódkę. Mamo, nakręcisz moją łódkę? Twoja łódka się nie nakręca, Pepo. Łódka Pepy to żaglówka i nie nakręca się jej. Pływa dzięki podmuchom wiatru. Nie podoba mi się ta łódka. Tylko stoi w miejscu. To dlatego, że dzisiaj nie ma wiatru. Może trzeba jej troszkę pomóc. Nadmę się, dmuchnę i twoja żaglówka popłynie. Hurra! Pływa bardzo szybko. Pepa polubiła swoją żaglówkę. Przyszła przyjaciółka Pepy, Suzy, owca. Dzień dobry państwu. Witaj, Suzy. Bawimy się naszymi łódkami. A ja mam motorówkę. Jest nakręcana? Nie, jest na baterie. Motorówka Suzy pływa dzięki temu, że jest na baterie. O! Jaka fantastyczna motorówka. Przepraszam, pani kaczko. Przyszedł też dany pies z dziadkiem. Dzień dobry państwu. Witaj, Dany. Mój dziadek zrobił mi łódkę parową. Ojej, fantastyczna. A jak działa? Jest napędzana parą, tylko trzeba przycisnąć ten mały pręcik. Co za wspaniały parowiec. Przyszła Rebeka Królik z mamusią. Dzień dobry państwu. Witaj, Rebeko. Bawimy się naszymi łódkami. Też bym chciała mieć łódkę. Rebeka Królik nie ma własnej łódki. Mam jest już pierwsza. Spóźniają się jak zwykle. Jak twoje ziemniaczki? Jeszcze nie są dobrze upieczone. Mówi babcia Świnka. Witaj, babciu Świnko. Utknęliśmy w wielkim korku. Nie szkodzi. Macie jeszcze czas. Dziadek za późno wstawił ziemniaki. Do zobaczenia. Biedaki utknęli w wielkim korku. No to mam troszkę czasu. Przywiozę więcej ziemniaków. Dziadku Świnko. Och, jedziemy bardzo wolno. Nigdy nie dotrzemy do babci i dziadka. Pepa ma rację. Spróbujmy inną trasą. Ale nie ma żadnej innej drogi. Znam dobry objazd. Żegnamy wszystkich, bo jedziemy na skróty. Pa, pa, Pepo. Powodzenia! Mama Świnka zna objazd, którym ominął korek. Objazd jest bardzo wyboisty. Ale fajnie! Jesteś pewna, że tędy? Zaufaj mi. Witajcie, kaczuszki. Jedziemy na skróty. Spójrz, tam jest główna droga. Świetnie, mamo Świnko. I znowu stoimy za autem Danego. Halo. Witajcie. Ojej, objazd mamy Świnki nic nie pomógł. Obiad gotowy. A najważniejsze jest to, że ziemniaczki się dobrze upiekły. Obiad gotowy, ale gości ciągle nie ma. Mówi dziadek Świnka. Już prawie dojeżdżamy. Ale korek cały czas rusza się wolno jak ślimak. Jak bardzo, bardzo wolny ślimak. Spójrz, George, ile kałuż z błotkiem. Pepa i George zakładają buty. Mają zamiar skakać w kałużach z błotkiem. Pepa uwielbia skakać w błotnych kałużach. George też lubi skakać w błotnych kałużach. Spójrz, największa kałuża na świecie. Jaka olbrzymia kałuża. Pepa, George, kąpiel. Tato, mamo, znaleźliśmy największą błotną kałużę na świecie. Właśnie to widzę. Już, do wanny.
O, nie moglibyśmy się jeszcze chwilkę pobawić? Nie, czas na kąpiel. Czy ty i George nie jesteście śpiący? Nie, tato. Nie jesteśmy ani troszeczkę śpiący. Peppa i George nie są śpiący, ale ja bardzo. Ja też. Przed pójściem spać Peppa i George biorą kąpiel. Peppa lubi chlapać wodą. George też lubi chlapać. Peppa i George lubią rozchlapywać wodę. Koniec tego pluskania. Wytrzyjcie się i wskakujcie w piżamy. Och, czy nie moglibyśmy zostać w wannie troszeczkę dłużej? Kąpiel skończona. Pora umyć ząbki. Przed pójściem do łóżka Peppa i George myją zęby. Dobrze, dosyć szczotkowania. Do łóżek. Myślę, że nasze ząbki potrzebują więcej szczotkowania. Gdy położycie się do łóżeczka, tatuś Świnka przeczyta wam bajkę. Hurra! Do biegu gotowi start! Ja potrafię biec 100 km na godzinę. A ja mogę 1 000 000 km na godzinę. Peppo, Suzy, dość gadania, biegnijcie! O! Rebeka Królik biegnie pierwsza. Biedna Peppa i Suzy są na samym końcu. Dalej, Rebeko! Dalej, Suzy! Rebeka Królik wygrała. Peppa i Suzy przybiegły na końcu. Zwycięzcą wyścigu jest Rebeka Królik. Dziękuję. A wygrałabym ten wyścig, gdybyś mnie nie zagadała, Suzy. Przestań, Peppo. Pamiętaj, że to nie wygrana jest najważniejsza, ale sam udział. Tak, tato. Następną konkurencją jest skok w dal. George i Richard chcą się przekonać, kto skoczy najdalej. George, biegnij tak szybko, jak tylko możesz i skacz jak najdalej potrafisz. George, do biegu gotowy? Start! George skoczył tak daleko, jak tylko potrafił. A teraz kolej Richarda Królika. Jeżeli Richard się nie rozpędzi, nie skoczy tak daleko jak George. Richardzie, do biegu gotowy start! Richard Królik skoczył dalej od George'a. Zwycięzcą jest Richard Królik. Hurra! Hurra! George, pamiętaj, że nie zwycięstwo jest najważniejsze, ale sam udział. Następną konkurencją jest sztafeta. Każdy z dzieci musi wybrać sobie partnera. George znalazł okulary Pedra. Głuptas, George. Proszę bardzo. Dziękuję. Pedro, dlaczego chodzisz w okularach? Bo muszę. Tak powiedział mój okulista. Co to jest okulista? Mój tatuś jest okulistą. Może zbadać, czy dobrze widzisz. Jak? Zagląda ci do środka głowy? Robi badanie oczu. Zrobi ci takie badanie? Tak, zrób mi badanie. Dobrze. To ciekawe. Zamknij jedno oko i powiedz mi, co widzisz. Teraz widzę George'a. Zamknij oboje oczu. A teraz nic nie widzę. Niczego nie widzi. To bardzo interesujące. Myślę, że potrzebujesz okularów. O, naprawdę? Tak. Pedro, wracamy. Pa, pa, Pedro. Nej. Pa. Mamo, potrzebuję okularów. Co? Pedro zrobił mi badanie. Potrzebuję okularów. Masz zdrowe oczy, Peppo. Nie, mamo. Kiedy zamknęłam oczy, zupełnie nic nie widziałam. Przecież nikt nic nie widzi, jak ma zamknięte oczy. O! Co to za historia z tymi okularami? Pedro wie naprawdę wszystko o okularach, bo jego tatuś jest okulistą. Dobrze, Peppo. Jutro zaprowadzę cię na badanie okulistyczne. No to chodźmy. George,
Ty też chcesz iść na badanie? Nie. Mówi dziadek pies. Pomocy! Nasz samochód się zepsuł. Dany, wzywają nas do awarii samochodu. Juhu! Na ratunek! Na ratunek! O, jest Dany i dziadek pies! Ura! Dziadek pies wie wszystko o samochodach. To coś poważnego? Nie, po prostu skończyła się benzyna. Co mamy zrobić? Mam mnóstwo benzyny w moim warsztacie. Podholuję was tam. Dziadek pies holuje samochód Pepy do swojego warsztatu. Dziadek pies napełnia bak benzyną. Dziękuję, dziadku psie. Do warsztatu przyjechała też Suzy owca z mamusią. Witaj, Pepo. Witaj, Suzy. Skończyła nam się benzyna. Dziadek pies udzielił nam pomocy. O, to niesamowite. Do zobaczenia. Do zobaczenia. O nie, wjechałyśmy na gwóźdź, koło zepsute. Czy dziadek pies będzie musiał ratować i nas? Tak, córeczko. Mówi dziadek pies. Rozumiem. Spokojnie, mamo owco, już jadę. Na ratunek! Czy mogę z wami jechać? Zapraszam, Peppo. Na ratunek! Na ratunek! Witaj, Suzy. Przyjechaliśmy cię uratować. Hurra! Pepa jest w swojej sypialni. Wybiera zabawki na wyprzedaż. Pepo, czy już wybrałaś? Musisz wybrać tylko jedną zabawkę. Tak, wszyscy muszą pomóc w naprawie dachu przedszkola. Dobrze, już wybrałam. Wezmę dinozaura. Pan dinozaur jest ulubioną zabawką George'a. Pepo, nie możesz oddać pana dinozaura. Nie mogę? Nie. Nie. A niech to. Wybacz, George. Dinozaur. A może oddasz starego pajaca w pudełku? Dobrze. Teraz twoja kolej, tatusiu. Co? Wybiorę z twoich rzeczy coś na wyprzedaż. Ja daję kapelusz, a George podarował piłeczkę. A to co tatuś ma oddać? Już wiem. Nasz telewizor. Telewizora nie. Cóż, niech pomyślę. Już wiem. Aromatyczne papucie. Nie, za aromatyczne. Już wiem, stary fotel tatusia. Ale to jest antyk. A co to znaczy antyk? Antyk to coś bardzo starego i cennego. Ach, znalazłeś go na śmietniku, tato świnko, to rupieć. Będzie bardzo cenny, kiedy go naprawię. Powtarzasz to od wieków, tato świnko. Już wiem. Oddam skarpetki, które zrobiła dla mnie babcia świnka. Dobrze. Przyszłam po rzeczy na wyprzedaż, staroci. Tutaj są. Dziękuję. Może weźmie pani stary fotel? O, ale hojnie. George jest pierwszy raz na basenie. Najpierw sprawdź wodę jedną nóżką, George. Może spróbujesz drugą nogą. Może George powinien spróbować obiema nóżkami naraz. Dobry pomysł. Świetnie, George. Ale nie musisz aż tak rozklapywać wody. Przyszła Rebeka Królik z mamą i małym braciszkiem Richardem. Witaj, Rebeko. Witam wszystkich. Richardzie, weź tę deseczkę i staraj się mocno machać nóżkami. George, czy ty też chciałbyś pomachać nóżkami?
Bardzo dobrze, ale nie chlapcie tam. Duże dzieci nie chlapią. Bardzo dobrze pływamy. Kiedy George i Richard będą starsi, to będą pływali tak dobrze jak my. Prawda, Rebeko? Richard ma konewkę i polewa Pepę. Przestań, Richard! Ojej, Richard upuścił konewkę do basenu. Mamo! Niestety, Richardzie, nie wyciągnę jej. Jest za głęboko. Mamo! Przykro mi, nie umiem nurkować. Wiesz, George, nawet ja nie potrafię nurkować. Potrzymasz moje okulary, mamusiu? Dziękuję, dziadku. O, a to co? O, jakiś straszny potwór na tym siedzi. Potwór! To nie jest żaden potwór. To tylko mały ślimak. O, gdzie on się podział? Schował się do muszelki. To tam właśnie mieszka? Tak, to jest jego domek. Spójrz, znowu wychodzi. Witam, panie ślimaku. Dziadku, czy pan ślimak ma w swoim domku łóżeczko? Nie, Peppo. Gdybym była ślimakiem, to bym miała łóżko i stół i krzesło i lodówkę i telewizor. Dziadku, a co jedzą ślimaki? Cóż, te małe potwory zjadają moje warzywa. Dość, przestań, ty obżartuchu. Dziadku, ja i George chcemy się pobawić w ślimaki. Te koszyczki będą waszymi muszelkami. No, teraz naprawdę wyglądacie jak dwa ślimaki. Jestem złośliwym ślimaczkiem i zjem całą sałatę dziadka świnki. O, trzymajcie się z daleka od mojej sałaty, wy złośliwe ślimaki. Kiedy dziadek świnka na mnie krzyczy, to wtedy ja chowam się w mojej skorupce. Przyszli przyjaciele Pepy. Dzień dobry, dziadku świnko. Witaj, Suzy. Czy przyszłaś pobawić się z Pepą i George'em? Tak. Niestety nie wiem, gdzie oni są. Jestem tylko ja i te dwa małe ślimaczki. Jesteśmy ślimaki. Jesteśmy ślimaki. Niespodzianka. Moje biuro jest na ostatnim piętrze. Musimy pojechać windą. Mogę nacisnąć guzik? Teraz kolej George'a. Naciśnij górny guzik, George. Winda jedzie z Pepą, George'em i tatusiem na ostatnie piętro. Ostatnie piętro. Drzwi otwierają się. To jest biuro tatusia świnki. Witam wszystkich. Witam, tato świnko. Witaj, tato świnko. Pan królik i pani kot pracują z tatą świnką. Przyprowadziłem dzisiaj ze sobą dwóch wyjątkowych gości. Pepe i George'a. Witamy was. No to zaczynamy wycieczkę. Panie króliku, możemy zacząć od pana? Ależ oczywiście. Moja praca to przede wszystkim cyferki. Mam też sporo bardzo ważnych druczków, a także różne pieczątki, datowniki i stemple. Wow! Jaką fajną pracę ma pan królik. Czy ja też mogę postemplować? Oczywiście, tylko znajdę ci jakąś kartkę. Tu jest jakaś kartka. Lepiej użyjemy jakiejś czystej kartki. Proszę bardzo. Pepa bardzo lubi stemplować pieczątką. Podoba mi się praca pana królika. Idziemy dalej. Następne to biurko pani kot. Miau. Witajcie, Pepo i George'u. Dzień dobry. Moja praca polega na rysowaniu różnych kształtów na komputerze. Potem drukuję je wszystkie na drukarce.
Wow. To jest kolejna kopia. Dziękuję. Jaką miłą pracę ma pani kot. Co to? To jest detektor metalu. Znajduje zakopane skarby. Dziadek Świnka używa detektora metalu, żeby znaleźć skarb piratów. Aha! Detektor metalu coś znalazł. Odkopmy go. To mała moneta. To skarb. Ura! No to spróbujmy znaleźć coś jeszcze. A, tu też coś jest. To coś dużego. Ojejku, ten kawałek skarbu jest naprawdę ciężki. No cóż, to nie jest zakopany skarb. To stary, zardzewiały wózek na zakupy. O. Chyba dosyć szukania skarbów na dzisiaj. Kto chce mi pomóc budować zamek z piasku? To wspaniały pomysł, babciu Świnko. A ja pójdę sprawdzić, co z łódką. Babcia Świnka pomaga dzieciakom budować zamek z piasku, a dziadek Świnka poszedł popracować przy łódce. O, jak przyjemnie. A może by się tak zdrzemnąć krótką chwileczkę? Babcia i dzieci budują ogromny zamek z piasku. Potrzebują bardzo, bardzo dużo piasku. Do budowy wież używają wiaderek. Jaki ładny zamek! Hurra! Pora wracać! O, a gdzie łódka? Spójrz, babciu. O nie! Dziadek Świnka zasnął, a łódka odpłynęła. Musimy obudzić dziadka! Ale wciąż pada i kałuża się powiększy. Nie! George nie chce nosić kapelusza. Pepo, George! Chodźcie już! Deszcz jest za duży, żeby się teraz bawić. Och, George, gdzie masz kapelusz? Psie! George się przeziębił. Psie! O, biedny George. Nie wygląda to dobrze. Spokojnie. Wezwę doktora niedźwiedzia. Mówi doktor brunatny niedźwiedź. George, rozumiem. Połóżcie George'a do łóżka, a ja za chwilę przyjdę. Dziękuję, doktorze niedźwiedziu. Do widzenia. Czy teraz George pójdzie do szpitala i będzie brał leki? Nie. Teraz George pójdzie do łóżka. O, to George wcale nie jest naprawdę chory. A psi! Ue, to jest obrzydliwe! Biedny George. Idziemy prosto do łóżka. George, musisz troszkę poleżeć w łóżku. George nie chce leżeć w łóżku. George, musisz poleżeć w łóżku, bo nie wyzdrowiejesz. Czemu? Bo musisz leżeć w cieple. Czemu? Bo doktor brunatny niedźwiedź tak powiedział. Ty tam, a gdzie mój pacjent? Otwórz usta i powiedz a. George troszkę się boi. Pepo, ty jesteś duża i dzielna. Może pokażesz George'owi, jak się robi a. Dobrze. George jest przeziębiony. Czy George będzie brał lekarstwa? Nie, ale powinien pić ciepłe mleko przed snem, bo mu to pomoże zasnąć. Balon unosi się wysoko w niebo. O, gdzie się podziało niebo? Nie martw się, Pepo. Nasz balon wleciał w chmury. Jej, niebo znowu wróciło. Hurra! Balon mknie, balon mknie. Wszystko wkoło zmienia się. Serce drży, niebo lśni. Ach, jak dobrze, dobrze mi. Spójrz tedy, lecimy naprawdę wysoko. Pepo, ostrożnie, nie upuść. Tedy, upuściłam Tediego.
Nie martw się, Pepo. Uratujemy Teddy'ego. Trzymajcie się wszyscy! Schodzimy w dół! Pani Królik kieruje balon niżej, żeby uratować Teddy'ego. Nigdzie nie widzę Teddy'ego. Tam jest! Teddy zawisł na drzewie. Zarzucę kotwicę. Może uda się go złapać. Powoli. Powoli. Już! Tatuś Świnka uratował Teddy'ego. Teddy! Hurra! Ojej, nikt nie patrzy, gdzie leci balon. Uwaga! Przed nami drzewo! Trzymajcie się! Najpierw Teddy utknął na drzewie, a teraz my. Tato Świnko, wiesz, gdzie jesteśmy? Zgubiliśmy się, prawda? Tak. Popatrzcie tam. Czy to nie jest domek dziadka i babci Świnki? Tak, pewnie jesteśmy w ogródku dziadka. Tak, jak myślałem. Witajcie, babciu Świnko i dziadku Świnko! Wielkie nieba! Witamy, pani Królik! Pomocy! Proszę! Dziadku! Nie możemy zejść na dół! Spokojnie! Już niosę drabinę! Hurra! To prezent dla ciebie, George. Dinozaur! Byłam pewna, że to będzie jakiś dinozaur. Ściśnij jego brzuszek. O, przerażający! George, zrobiłam dla ciebie kartkę urodzinową. Czy zgadniesz, co to za obrazek? George nie wie. Chciałam ci namalować obrazek kwiatka. George nie lubi kwiatków. Ale w końcu zdecydowałam, że... Dinozaur! To prześliczny obrazek, Pepo. Tak, ja bardzo ładnie rysuję. Teraz z okazji urodzin George'a pójdziemy w bardzo specjalne miejsce. Hurra! Chodźmy! A gdzie idziemy? Zobaczysz. Cała rodzina przygotowuje się na świętowanie urodziny George'a. Czy jedziemy do cyrku? Nie, ale to równie ciekawe miejsce. Może do kina? Nie, dużo lepiej. No to chyba niezgadne. Gdzie oni mogą jechać? Jesteśmy. Rodzina zajechała do muzeum. Czemu przyjechaliśmy do muzeum? Chodź, zobaczysz. Co to może być za niespodzianka urodzinowa? George, powiedz, co najbardziej lubisz na całym świecie. Dinozaur! Dinozaur! Niespodzianka urodzinowa dla George'a to wizyta w muzeum, w sali z dinozaurami. Znowu głupie stare dinozaury. Józi, czy macie ochotę na ciasto z owocami? Mama Świnka ukroiła dwa kawałki ciasta z owocami dla Suzy i Pepy. Mamusiu, Suzy ma niewidzialnego przyjaciela, który nazywa się Leo Lew. Rozumiem. Może on też ma ochotę na ciasto? Wow! Leo uwielbia ciasto. Nie wygłupiaj się, Pepo. To nie był Leo, tylko ty. Leo woli ciasto czekoladowe. Nie mam ciasta czekoladowego. Może Leo zje z owocami. Ha! Mówi, że spróbuje maleńki kawałek. Mama Świnka dała kawałek ciasta niewidzialnemu przyjacielowi Suzy. George bawi się panem dinozaurem. Dinozaur! George, usiadłeś na Lea. George nie wie, że Suzy ma niewidzialnego przyjaciela. Na ciasto i może je oddać George'owi. Pobawimy się teraz na górze? Tak, pobawmy się w przebieranki. Zapytajmy lwa Leo. O! Leo mówi, że lubi bawić się w przebieranki. Dobrze, chodźmy, Leo. Pepa i Suzy bawią się w przebieranki. Pepa chce być wróżką. Dostaniesz jedno życzenie.
Nie chcę. Chciałabym być królową Suzy, a twój Leolef zostanie błaznem. Leolef nie chce być błaznem, on chce być królem. Przyszedł tata świnka. Mama świnka powiedziała mi, że mamy niecodziennego gościa. To tylko Suzy, tatusiu. Jesteś pewna, że nie ma tu nikogo więcej? No dobrze. Hurra! Teraz możemy zacząć malowanie. Łuktas George, duże dzieci nie wkładają rąk do misek z farbą. George uwielbia malować rękami. Peppa też uwielbia malować rękami. Bardzo dobrze. Mogę prosić o ziemniaczka, mamo świnko? Jeszcze nie ugotowane, tato świnko. Jesteś głodny, tatusiu? Nie mam zamiaru teraz jeść. Popatrzcie. Co robi tata świnka? Które z was zgadnie, co to będzie? To kwiatek! Sprytny tata! Bardzo lubiłem malować, kiedy byłem mały. Gdzie są moje dawne obrazki? Tatusiu, czemu masz na głowie ten śmieszny kapelusz? To jest mój beret. On sprawia, że mam ochotę na malowanie. Tak, co namalować? Dobry wybór, George'u. Namaluję stare drzewo wiśniowe. A to co? To są sztalugi, Peppo. Podtrzymują płótno. Co to jest płótno? To coś jak papier, tyle że do specjalnego malowania. Czy to pasta do zębów? Nie, Peppo. To specjalne farby dla dorosłych artystów. No, od jakiego koloru zaczniemy? Od czerwonego. Dlaczego czerwony? Bo czerwony to mój ulubiony kolor. Wow! Mały pociąg zabawka! To nie jest zabawka, to jest Gertruda. Miniaturowa lokomotywa. Czy nie potrzebuje torów, żeby mogła jeździć? O nie! Zamocowałem Gertrudzie kółka, żeby mogła jeździć po czymkolwiek zechce. Dziadku, możemy pojeździć? Wskakujcie! Cała naprzód! Pa, pa, babciu! Do zobaczenia! Peppa i George uwielbiają mały pociąg dziadka. Jedzie pociąg, puf, 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 puf. Jedzie pociąg, puf, 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 wiezie nas po łące, puf, 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 puf. Zmykają zające, kic, 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 gnamy w dal. Przyjechał dziadek pies z Danym psem. Dzień dobry. Witaj, Dany. Widzę, że bawicie się pociągiem zabawką. Zabawka? Gertruda, to nie zabawka. A jak tam twoja mała ciężaróweczka? O, mała ciężaróweczka? Moja wielka ciężarówka jest normalnym, prawdziwym pojazdem. A... Dziadku, mogę pojeździć pociągiem? Jeśli masz ochotę, Dany, to twój wybór, jeżeli wolisz bawić się pociągiem. Dzięki, dziadku. Do zobaczenia! Pani Królik prowadzi szkolny autobus. A po lewej stronie widać wzgórza i drzewa. Witajcie wszyscy! Witaj, Peppo! Są tu wszyscy przyjaciele Peppy. Czy możemy przejechać się pociągiem? Peppa z rodziną dojechali na miejsce. Dzień dobry! Witajcie wszyscy! Witaj, Peppo i George'u! To jest Chloe, starsza kuzynka Peppy i George'a. A gdzie jest nasz nowy kuzyn? To jest kuzyn maluszek. Wow. Nowy kuzyn jest nowonarodzonym prosiaczkiem. Och, jaki śliczny! Czy to jest mała dziewczynka? Nie, to jest chłopczyk. O, szkoda, że to nie dziewczynka. Szkoda. George jest zadowolony, że to chłopczyk. Maluszek jest za mały, żeby bawić się dinozaurem. George, maluszek nie chce się z tobą bawić,
On chce się bawić ze mną. Pepo, dzidziuś jest za mały, żeby bawić się piłką. Jeśli on nie chce bawić się dinozaurem ani piłką, to co może robić? On tylko je i śpi. I nic więcej. Ciociu Świnko, czy mogę podtrzymać maleństwo? Tak, ale bądź bardzo ostrożna. Proszę, weź Aleksandra. Aleksandra? Tak ma na imię dzidziuś, Aleksander. Takie wielkie imię dla takiej malutkiej świnki. Całkiem miły, nawet jak na chłopca. O, co to za zapach? Myślę, że trzeba zmienić Aleksandrowi pieluszkę. To okropne. Pepo, kiedy ty byłaś mała, też nosiłaś pieluszki. Wcale nie. Mamo, mogę się pobawić z Pepą i George'em w ogrodzie? Tak. Zapomniałem, jak bardzo lubię rower. Zapomniałem też, jak nie lubię podjeżdżać pod górkę. Górka robi się naprawdę stroma. Nie lubię podjeżdżać pod górę. Spójrzcie, jaki piękny widok. O, rety, to dopiero ciężka praca. Mamo Świnko, nie pedałujesz. Przepraszam, tatusiu, podziwiałam widoki. Pepa z rodziną dotarli na szczyt wzgórza. Wszyscy przyjaciele Pepy też tu są. Witaj, Pepo! Dzień dobry. Mamy zamiar ścigać się na rowerach. Chcesz się z nami ścigać, Pepo? Dobrze, ale bez podjeżdżania pod górę. Dobra. Pepa i przyjaciele będą się ścigać zjeżdżając ze wzgórza. Wszyscy gotowi? Gotowi! Wystartujecie, kiedy dmuchnę wróg. O tak. Pedro wystartował za wcześnie. Stój, Pedro. Wyścig się jeszcze nie zaczął. Przepraszam, panie Świnko. Chciałem tylko, żebyście wszyscy wiedzieli, że róg brzmi o tak. Stój! Wybacz, Pedro. Tym razem to była moja wina. Następnym razem, kiedy zadmę wróg, możesz jechać. Powiedział jechać? Tak sądzę. Dalej! Dalej, Pepo. Ale tato, zapomniałeś dmuchnąć wróg. Dany pies prowadzi. Zaczekajcie! Wygrałam! Brawo, Pepo! Tak, jestem bardzo dobra w zjeżdżaniu z górki. Dla przyjaciół Pepy nadszedł czas po... Czy możemy wejść? Nie, to jest męski zamek, tylko dla chłopaków. Uwielbiam takie zamki. Zamki nie są takie fajne jak domki na drzewie. Chodźcie, dziewczyny. Jestem królem na zamku. Każdy zamek musi mieć flagę. Oni mają flagę. Nie potrzebujemy głupiej flagi. Przyszła babcia Świnka. Cześć, dziewczynki. Niczego wam nie trzeba. Chcemy flagę! I musi być lepsza od flagi chłopaków. Zobaczę, co da się zrobić. Jestem królem tego zamku. Na każdym zamku powinien być telefon. Trzymajcie. Trzymajcie sznurek napięty, a będziecie mogły porozmawiać z chłopcami. Ale nie chcemy rozmawiać z chłopakami. A my nie będziemy gadać z dziewczynami. Babcia Świnka znalazła flagę dla dziewczynek. Z sukienki będzie ładna flaga. Dziękuję, babciu. Nie jest taka dobra jak flaga chłopaków. Chciałabym być w ich zamku. Księżniczki wróżki mieszkają w zamkach. Gdybym ja była księżniczką wróżką, mieszkałabym w domku na drzewie. Czy możemy was odwiedzić, chłopaki? Proszę. Pod warunkiem, że powiecie, zamek jest najlepszy. Zamek jest najlepszy. Ja zostaję w moim domku na drzewie. Uwielbiam zamki. Ojej, zaczęło padać, a zamek nie ma dachu. Poczta!
Peppa i George uwielbiają, kiedy przychodzi do nich dzisiaj poczta. Dzisiaj przyszły dwa listy. Ten jest dla taty świnki. Ekscytujące. Drogi panie świnko, prosimy o zapłacenie rachunku za telefon. O. Co to jest rachunek? Brzmi bardzo nieciekawie. Rachunki nie są ciekawe. Mamo, czy drugi list jest do ciebie? Nie, ten liścik jest dla Pepy i George'a. Jej! List do mnie i George'a! Zapraszam was na przyjęcie urodzinowe. Podpis Zoe Zebra. Zoe Zebra zaprosiła George'a i Pepę na swoje przyjęcie urodzinowe. Hurra! Teraz, dzieci, musicie odpisać Zoe, żeby wiedziała, czy przyjdziecie. Czy pomożesz nam odpisać, mamusiu? Oczywiście. Pepa i George odpisują na zaproszenie. Co chcielibyście napisać? Droga Zoe. Droga Zoe. Nie wiem, co mam najpierw powiedzieć. Może tak. Z przyjemnością przyjdziemy na twoje przyjęcie. Ucałowania Pepa i George. Jaki kolor koperty wybieracie? Czerwony. Panna Zoe Zebra. Jeszcze przyklejcie znaczek. List jest gotowy do wysłania. To jest skrzynka na listy. Są tu też Dany, Suzy, Pedro, Rebeka i Emil i Słon. Wszyscy wysyłają listy. Jest też Pepa ze swoim listem. Już. I co dalej? Witajcie wszyscy. Witaj, Pepo. Dostałaś zaproszenie na moje przyjęcie? Tak. Wysłałam ci list z odpowiedzią. Ojejku. Wielkie nieba, ale dzisiaj dużo listów. A ten czerwony list jest ode mnie. On jest bardzo